10 najlepszych śmigłowców szturmowych na świecie. Miejsce 10. A-129 Mangusta. To śmigłowiec szturmowy produkowany przez włoską firmę Agusta, następnie Agusta Westland, obecnie część koncernu Leonardo. Jest to pierwszy śmigłowiec szturmowy zaprojektowany i produkowany całkowicie w Europie. A-129 opracowany jako lekki śmigłowiec przeciwpancerny dla włoskiej armii, a jedynym uzbrojeniem były przeciwpancerne pociski kierowane. A-129 był więc w tym czasie najlżejszym śmigłowcem szturmowym na świecie. Mangusta zbudowana jest w klasycznej koncepcji śmigłowca bojowego. Kabina załogi zbudowana jest w układzie tandem, operator uzbrojenia, a za nim pilot. Kadłub śmigłowca jest wąski, a uzbrojenie przenoszone jest na wspornikach bocznych, w kształcie skrzydeł. Początkowo myślano o zastosowaniu pocisków AGM-114 Hellfire, jednakże ze względu na koszty zdecydowano się na pociski TOW. Ponadto uzbrojenie wzbogacono o pociski powietrze-powietrze Stinger. Z przodu w ruchomej wieżyczce, pod nosem kadłuba umieszczono trzylufowe działo M197 kalibru 20 mm. A-129 może być używany jako śmigłowiec przeciwpancerny, rozpoznawczy, eskortowy, a także do celów wsparcia ogniowego i obrony przeciwlotniczej. Mangusty swój chrzest bojowy przeszły w roku 1993 podczas misji ONZ w Somalii. Miejsce 9. T-129 Atak. Lekki helikopter szturmowy T-129 został opracowany wspólnie przez Agusta Westland z Włoch i Turkish Aerospace Industries z Turcji. T-129 jest pochodną włoskiego A-129 Mangusta, zmodyfikowaną na potrzeby Turcji. Pierwsze śmigłowce zostały dostarczone armii tureckiej w 2014 roku. Ten helikopter szturmowy wykorzystuje najnowocześniejszą awionikę turecką, systemy uzbrojenia, komputer misji, zestawy samoobrony i kilka innych systemów. T-129 ma trójlufowe działo kaliber 20 mm, mieszczące 500 sztuk amunicji. T-129 może być również wyposażony w maksymalnie 8 rakiet przeciwpancernych dalekiego zasięgu. UMTAS 160 mm, 76 niekierowanych rakiet 70 mm do bliskiego wsparcia powietrznego, 16 rakiet SIRIT 70 mm i 8 rakiet powietrze-powietrze krótkiego zasięgu Stinger. T-129 zostały po raz pierwszy użyte bojowo w 2018 roku, kiedy armia turecka wkroczyła do Syrii, walcząc z siłami kurdyjskimi. Miejsce 8. Mi-24 Superhind. Mi-24 to ciężki śmigłowiec bojowy opracowany w Związku Radzieckim przez biuro konstrukcyjne Michaiła Mila. Jest śmigłowcem w układzie klasycznym z pięciołopatowym wirnikiem głównym i trójłopatowym śmigłem ogonowym oraz niewielkimi skrzydłami pomocniczymi. Jest to śmigłowiec o specyficznej konstrukcji. Może być wykorzystywany jako maszyna szturmowa, transportowa, a także sanitarna. Jego cechą charakterystyczną jest możliwość przewozu 8 żołnierzy w części transportowej. Śmigłowce z rodziny Mi-24 używane są do dzisiaj przez ponad 50 państw. Uzbrojenie śmigłowca Mi-24 dzieli się na stałe i podwieszane. Uzbrojeniem stałym jest czterolufowy karabin maszynowy kalibru 12,7 mm. Uzbrojenie podwieszane stanowią przeciwpancerne pociski kierowane, rakiety niekierowane, bomby i zasobniki strzeleckie. Do zwalczania celów opancerzonych służy system Falanga, którego głównym elementem są przeciwpancerne pociski kierowane Scorpion P. Ponadto w oparciu o ten śmigłowiec na przełomie XX i XXI wieku powstały dalekie modernizacje takie jak Mi-24 Superhind. Jest to rodzina południowoafrykańskich modernizacji tego śmigłowca, wyposażony m.in. w nowe uzbrojenie oraz całkowicie nową kabinę załogi. Miejsce 7. WZ-10. Changhe WZ-10 to chiński śmigłowiec szturmowy, przeznaczony głównie do zwalczania broni pancernej. WZ-10 produkowany jest w zakładach Changhe Aircraft Industries Corporation
i ma zastąpić śmigłowce Harbin WZ-9. Został wprowadzony do służby w 2009 roku. Śmigłowiec ma standardową konfigurację bojową z wąskim kadłubem i tandemowymi kokpitami. Uzbrojenie WZ-10 składa się z działka 30 mm przeciwpancernych rakiet kierowanych HJ-8 porównywalnych z STOW-2A, nowo opracowanych rakiet przeciwpancernych HJ-10 porównywalnych z AGM-114 Hellfire i rakiet powietrze-powietrze TY-90. Może również przenosić zasobniki strzeleckie. Miejsce 6. Denel Roywalk. To śmigłowiec szturmowy opracowany przez południowoafrykańską firmę Atlas, obecnie część koncernu Denel. Jest to pierwszy śmigłowiec opracowany i wyprodukowany całkowicie w RPA. Roywalk przenosi szeroką gamę broni w zależności od profilu misji. Wyposażony jest w zamontowane na nosie działko kaliber 20 mm i może przenosić rakiety powietrze-powietrze, rakiety przeciwpancerne i rakiety niekierowane. Dla Roywalka przewidziano następujące rodzaje misji: rozpoznanie, eskorta helikopterów, bliskie wsparcie powietrzne oraz niszczenie pojazdów opancerzonych. Dostawy seryjnych śmigłowców AH-2 Roywalk rozpoczęły się w 1999 roku. Wyprodukowano zaledwie 12 egzemplarzy. W 2011 roku oddano do użytku pierwsze śmigłowce z bloku 1F po wcześniejszej modernizacji. Modernizacja obejmowała ulepszone systemy celowania i inną awionikę. W 2013 roku trzy śmigłowce szturmowe Roywalk zostały rozmieszczone w Demokratycznej Republice Konga w celu wsparcia misji stabilizacyjnej ONZ. Miejsce 5. Eurocopter Tiger. To dwusilnikowy, dwumiejscowy, wąskokadłubowy śmigłowiec szturmowy opracowany przez europejskie konsorcjum Eurocopter. W Niemczech znany jako Tiger, we Francji i Hiszpanii jako Tigre. Śmigłowiec w wersji UHT może być wyposażony w 4 pociski powietrze-powietrze, Mistral lub Stinger. Tiger jest uzbrojony także w rakiety przeciwpancerne HOT 3. Inne wersje śmigłowca można uzbroić w 44 pociski niekierowane 68 mm. Posiada również działko automatyczne 30 mm firmy Giat na obrotowej wieżyczce. Kadłub może wytrzymać trafienie pocisków z działka kaliber 23 mm. Śmigłowiec jest zdolny do walki w dzień i w nocy. Jest odporny na skażenie chemiczne, biologiczne, promieniotwórcze oraz EMP. Jeden z pierwszych egzemplarzy śmigłowca Tiger został przedstawiony w jednym z filmów o Bondzie, GoldenEye, jako odpowiedź Europy na elektroniczne pole walki. Służył do ucieczki po wybuchu impulsu elektromagnetycznego, który zniszczył myśliwce rosyjskie. Miejsce 4. Mi-28N Havok. To rosyjski dwumiejscowy śmigłowiec szturmowy w układzie tandem. Powstał jako odpowiednik amerykańskiego śmigłowca Apache. Głównym jego przeznaczeniem jest niszczenie czołgów. Śmigłowiec projektowany jako następca Mi-24 jest oparty na jego konstrukcji. W porównaniu z poprzednikiem miał charakteryzować się większą zwrotnością. Aby to osiągnąć, praktycznie zrezygnowano z przedziału pasażerskiego. Zostawiono tylko drobny przedział dla 2-3 osób z tyłu maszyny. Szyby przedziału pilotów są wykonane ze szkła pancernego, wytrzymującego ostrzał z broni o kalibrze równym lub mniejszym niż 12,7 mm oraz uderzenia odłamków rakiet kierowanych. Jest uzbrojony w działko kalibru 30 mm. Ten śmigłowiec może również przenosić 2 zasobniki z rakietami niekierowanymi kalibru 80 mm i 16 przeciwpancernych rakiet kierowanych. Śmigłowce Mi-28N zostały po raz pierwszy użyte bojowo w Syrii w 2016 roku. Miejsce 3. AH-1Z Viper.
To śmigłowiec szturmowy zaprojektowany i produkowany przez Bell Helicopter Textron, wykorzystywany przez Korpus Piechoty Morskiej USA. Pierwszy lot prototypu odbył się w grudniu 2000 roku. W lutym 2011 roku ogłoszono wstępne osiągnięcie gotowości bojowej przez pierwszą jednostkę US Marines wyposażoną w tę maszynę. AH-1Z został zaprojektowany głównie do wykonywania misji uderzeniowych i eskortowych. Viper jest dwumiejscowym, dwusilnikowym śmigłowcem zbudowanym w klasycznym układzie jednowirnikowym. Łopaty wirnika są półautomatycznie składane, co pozwala na hangarowanie na okrętach. Obaj piloci mogą zamiennie pełnić wszystkie funkcje, łącznie z obsługą umieszczonego pod dziobem maszyny trzylufowego działka kalibru 20 mm i uzbrojenia podwieszanego na sześciu węzłach zewnętrznych, które obejmuje kierowane i niekierowane pociski rakietowe 70 mm, rakiety przeciwpancerne Hellfire i pociski powietrze-powietrze AIM-9. Miejsce drugie: K-52 Alligator. K-52 to rosyjski dwumiejscowy śmigłowiec szturmowy, którego projekt powstał w 1987 roku w Związku Radzieckim. Znany również pod kryptonimem Alligator, K-52 stanowi rozwinięcie jednomiejscowego śmigłowca Kamowa K-50. Konstrukcja wykorzystuje układ dwóch współosiowych przeciwbieżnych wirników nośnych, każdy o trzech łopatach. Śmigłowiec nie posiada śmigła ogonowego. K-52 wyposażony jest w wyrafinowane systemy uzbrojenia. Zasadniczą bronią przeciwczołgową są pociski kierowane 9K-121 Wichr. Można ich przenosić do 12 sztuk. Stałym uzbrojeniem śmigłowca jest 30 mm działko. K-52 posiada 6 zewnętrznych węzłów podwieszeń podskrzydłowych, pod którymi może również przenosić dodatkowe działka, zasobniki z pociskami niekierowanymi oraz bomby lotnicze i kasetowe. Typowo stosowane są wyrzutnie 20 niekierowanych pocisków rakietowych S-8 kalibru 80 mm. Aktywność bojowa po raz pierwszy została zarejestrowana 16 marca 2016 roku w ramach wysłania rosyjskich wojsk do Syrii. Miejsce pierwsze: AH-64E Apache. To podstawowy typ śmigłowca szturmowego US Army, przeznaczony do zwalczania broni pancernej i wspierania oddziałów lądowych. Został opracowany przez Hughes Helicopters, przejęty następnie przez McDonnell Douglas. Zakłady te zostały później wykupione przez firmę Boeing Company. Jego poprzednikiem był Bell AH-1 Cobra. Apache został zaprojektowany jako bardzo wytrzymała maszyna, zdolna do działań na pierwszej linii frontu, w każdych warunkach pogodowych, w dzień i w nocy. Kabina załogi jest opancerzona. Obaj członkowie siedzą w tak zwanej kewlarowej wannie. AH-64E jest wyposażony w działko M230 kalibru 30 mm z zapasem 1200 sztuk amunicji. Uzbrojenie jest dostosowywane w zależności od wymagań misji. AH-64E może przenosić do 16 przeciwpancernych pocisków kierowanych AGM-114R Hellfire 2. Do samoobrony przed wrogimi śmigłowcami Apache może przenosić do dwóch rakiet powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder, czterech AIM-92 Stinger lub czterech rakiet powietrze-powietrze Mistral. Śmigłowiec jest często wyposażony w 19-strzałowe zasobniki z niekierowanymi rakietami Hydra-70. Może pomieścić do czterech takich kapsuł.